Trudno mi w to uwierzyć, ale sprawdziłem dokładnie i okazuje się, że przez ponad 12 lat nagrywania żaden odcinek Małej Wielkiej Firmy nie miał premiery w moje urodziny, aż do dziś. I z tej okazji mam dla Ciebie coś specjalnego. Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest 353 odcinek podcastu. Kilka tygodni temu zauważyłem, że wypada on w moje urodziny i zapytałem w social mediach, czego chcielibyście się o mnie i ode mnie dowiedzieć. W sumie zebrałem około 60 pytań, w tym takie, o których nigdy nie mówiłem, takie pytania, na które nigdy nie odpowiadałem, na przykład, jakie przychody ma moja firma, jak dbam o swoją odporność psychiczną, albo czy często chodzę na randki. I chcę odpowiedzieć dzisiaj na każde z tych pytań, więc od razu uprzedzam, że ten odcinek będzie trochę dłuższy niż te ostatnie. Jeżeli okaże się za długi, to pamiętaj, że w każdej chwili możesz wcisnąć pauzę, przerwać słuchanie i dokończyć później. Szczegółowe notatki i linki znajdziesz na mała wielka firma.pl Ukośnik 353. Zaczynamy od kalendarium. Dzisiaj jest 12 kwietnia 2021 roku. 67. urodziny obchodzi dziś. nie, nie, nie ja. Rock and roll. Właśnie 12 kwietnia 1954 roku, Bill Haley wraz z grupą The Comets nagrał piosenkę Rock Around the Clock, uznaną za pierwszy utwór rock and rollowy. 60 lat temu Juri Gagarin odbył na statku vostok Adin pierwszy w historii lot w przestrzeni kosmicznej i w ciągu godziny i 48 minut okrążył Ziemię. Podobno w czasie lotu Gagarin śpiewał, nie był to jednak rock and roll, tylko patriotyczna pieśń Dmitrija Szostakowicza Ojczyzna słyszy, Ojczyzna wie, gdzie jej syn leci w niebo. A dokładnie 45 lat temu na świat przyszła ekonomistka i posłanka na Sejm RP Joanna Mucha. Tego samego dnia urodził się piosenkarz, aktor i celebryta Iwan Komarenko. No tak, i ja też. W tym odcinku odpowiadam na wasze pytania i odsłaniam to, czego o mnie nie wiecie. Dostałem tych pytań, jak wspomniałem, około 60 i rozłożyły się one mniej więcej porówno na trzy tematy – biznes, podcasty i życie prywatne. I właśnie w takiej kolejności na te pytania odpowiem. Zaczynamy od biznesu. Karola pyta, jak dużą masz firmę? Formalnie mam trzy mikrofirmy, jedna z nich jest w Wielkiej Brytanii, dwie w Polsce, tylko jedna z nich zatrudnia pracowników na etacie. Są to dwie osoby i stali współpracownicy, więc generalnie mikrofirmy. Kolejne pytanie od Karoli: jakie są roczne przychody Twojej firmy teraz, a jakie były na początku działalności? Hmm. Na początku nie pamiętam, bo to było 17 lat temu, ale pamiętam, że przez pierwsze dwa lata działalności bardzo trudno było się z tego utrzymać. Teraz to jest około 1,5 miliona złotych rocznie. W ostatnim roku było trochę mniej jakieś milion, niecałe milion trzysta ze względu na COVID. Kolejne pytanie od Karoli: czy odczułeś skutki covid w swojej firmie? No tak, faktycznie, jak wspomniałem wcześniej. Był spadek o kilkanaście procent, niecałe 20%. Procent. Chodziło o spadek przychodów z reklam w czasopiśmie. Na szczęście nikogo nie trzeba było zwolnić w związku z tymi perturbacjami. Karola pyta też, co uważasz za najtrudniejsze w byciu przedsiębiorcą? Myślę, że to, że trudno przestać myśleć o pracy, kiedy. Właściwie no, wszystko zależy od Ciebie. Nawet jeżeli masz pracowników, to, to gdzieś tam z tyłu głowy to myślenie jest, chyba że wynajmiesz menedżera, no to wtedy jest tego myślenia trochę mniej. Poza tym, jeżeli podejmuje się decyzję na bieżąco, no, to, to trzeba się liczyć z tym, że skutki błędnych decyzji mogą być dotkliwe, więc towarzyszy temu pewien stres. Up of Happy, pyta, wskazówki przy wyborze grupy docelowej i idealnego klienta. Zastanów się, komu jesteś w stanie najlepiej pomóc, jakie masz unikatowe kompetencje albo doświadczenia, co ci daje przewagę nad konkurencją i z jakimi klientami lubisz pracować. Podcast Master Your Emotions pyta, jak budować zaangażowanie na Facebooku w obecnych czasach. Moim zdaniem tylko przez grupy i przez płatne reklamy, bo działania bez reklam, niepłatne na Facebooku, właściwie nie mają sensu, no chyba że właśnie grupy, nawet live, y ostatnio jakby działają słabiej. Szymon Sky pyta, jak łączyć pod kątem reklamowym, komunikacyjnym, podatkowym świadczenie usług oraz sprzedaż towarów? Prrr, no to jest pytanie typu, jak zrobić dobrą firmę, więc yy, ciężko mi na nie odpowiedzieć. Na pewno, yy, jeżeli chodzi o reklamy, komunikację, no to warto zwracać uwagę na to, co interesuje twoją grupę docelową i jakie są jej potrzeby. Jeżeli chodzi o podatki, to polecam skontaktowanie się z doradcą podatkowym, który coś ci podpowie. Hejlu.pl, co sprawiło, że zająłeś się branżą dziecięcą? Czy nadal w niej działasz? Jeżeli tak, to w jakiej formie? To było tak, że po dwóch nieudanych próbach biznesowych, te dwie próby to była Agencja Opiekunek i Zajęcia Edukacyjne dla Dzieci, szukałem czegoś innego, czegoś, co pozwoli mi zarobić i połączyłem swoje wcześniejsze doświadczenia, to znaczy dziennikarstwo, umiejętność obsługi programów graficznych, zainteresowania marketingiem i studia marketingowe, no i to, że wcześniej były to opiekunki i zajęcia dla dzieci, czyli rzeczy związane z dziećmi, no i tak wyszło mi z tego właśnie czasopismo Branża Dziecięca. Natomiast czy działam jeszcze w branży dziecięcej? Zupełnie nie. Od trzech lat w czasopiśmie jest redaktorka naczelna, która wszystko właściwie w tej chwili robi samodzielnie, bardzo szybko wdrożyła się, przejęła wszystkie moje zadania. Zdwaniamy się raz w tygodniu albo nawet rzadziej na kilkanaście minut no i, i to daje mi orientację w tym, co się na bieżąco dzieje, plus oczywiście dostaję nowe numery czasopisma pocztą. Pyzy, 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 pyzy pyta: Gdybyś zaczynał teraz od zera, mając taką wiedzę, od czego byś zaczął, aby założyć i rozwijać dobrze prosperującą działalność? Zacząłbym od zebrania ludzi z grupy docelowej wokół mojego pomysłu, żeby sprawdzić zainteresowanie tym pomysłem. Pokój w głowie. Pyta: Lepiej działać mimo obaw, czy czekać na to, co los ześle? Hmm. E, mam wrażenie, że jeżeli ktoś chce czekać na to, co los ześle, to raczej nie zakłada firmy. Bo przedsiębiorcami raczej są ludzie, którzy chcą ten los brać we własne ręce. Rico Puerto, jak przebiegał proces organizowania pracy w branży dziecięcej i jaką strukturę organizacyjną zbudowałeś, skoro finalnie możesz sobie pozwolić na pracę tam kilka godzin w miesiącu? To jest bardzo mały zespół, to znaczy. Cztery osoby pracują tylko w branży dziecięcej i, i nie zajmują się niczym innym. Do tego dwie inne współpracują na stałe z nami, ale nie tylko z nami. No i przekonałem się, że zarządzanie na odległość z Wielkiej Brytanii takim nawet niewielkim zespołem, który jest w Polsce, się nie sprawdza. Więc zatrudniłem redaktorkę naczelną, oddałem jej całą władzę nad zarządzaniem zespołem i nad treścią czasopisma. No i tak to działa. Widzi, szkolenia. Ile godzin dziennie pracujesz? Jak układasz swój plan dnia? To jest ciężkie do określenia, dlatego że no, pytanie, co, co to jest praca? To nie zawsze jest produktywna praca. Generalnie od 8.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku jestem przed komputerem, z przerwami na kawę, na lunch, często jakiś spacer do parku w ciągu dnia i to jest przede wszystkim praca związana z podcastem i z kursem Podcast Pro plus myślenie o jakiś nowych projektach, no bo branża dziecięca faktycznie zajmuje mi w sumie kilka godzin w miesiącu. Często też można powiedzieć, marnuje czas, to znaczy zajmuję się jakimś dłubaniem. Na przykład ostatnio poprawiłem opisy w odcinkach. One jeszcze nie są widoczne może we wszystkich przypadkach, ale postanowiłem trochę poprawić te opisy i to ma marginalne znaczenie dla słuchalności czy czegokolwiek innego, ale lubię, lubię majstrować przy takich różnych rzeczach, więc taki mam pomysł na marnowanie czasu w pracy. Natomiast jeżeli chcę ten czas spędzać produktywnie, no to wtedy działam inaczej i o tym opowiadałem niedawno w odcinku 350, więc zapraszam, mała, wielka firma PL Kośnik 350. The Basement. Co możesz poradzić rodzicom chcącym rozwijać przedsiębiorczość u dzieci? Nie czuję się ekspertem od wychowywania dzieci, na tym zna się moja żona. Ja wiem, że dzieci bardzo często naśladują to, co widzą u dorosłych, u rodziców, więc jeżeli sam jesteś przedsiębiorczy, no to jest szansa, że dzieci się od ciebie zarażą. Na pewno. Myślę, że warto skupić się na rozwijaniu takich cech przedsiębiorczych jak samodzielność, jak podejmowanie decyzji, jak um, odroczona gratyfikacja i nieoczekiwanie tego, że efekty pojawią się natychmiast. Ale też taka wskazówka ode mnie wychowawcza, jeżeli mogę, nie warto przenosić swoich własnych celów na dziecko, bo ono może mieć zupełnie inne pomysły na życie. Warto pokazywać dziecku różne możliwości, tak żeby miało Pewną pulę do wyboru, a ono samo z czasem wybierze to, co będzie najlepsze dla niego, kiedy do tego dojrzeje. Wojtek, czy masz jakiś mastermind? Tak, jestem w grupie mastermind z Michałem Szafrańskim, Michałem Śliwińskim i Bartkiem Popielem. I spotykamy się online w piątki. Tomasz, jak radziłeś sobie w momentach, gdy miałeś poczucie, że Twój biznes oraz podcast nie rozwijają się w tym kierunku, w jakim oczekiwałeś? Jak poradziłeś sobie w chwilach zwątpienia? W przypadku podcastu był taki czas, że przeszkadzało mi to, że pojawia się on nieregularnie, no więc to zmieniłem. To znaczy zacząłem nagrywać regularnie. W biznesie. To było tak, że faktycznie mój pierwszy pomysł, czyli ta agencja opiekunek, nie zarabiał, więc zacząłem robić coś innego. Przekształciłem ten pierwotny pomysł w zajęcia dla dzieci. Te zajęcia dla dzieci, dla dzieci zarabiały lepiej, ale to ciągle było jednak za mało, żeby firma się normalnie utrzymywała, więc zacząłem robić coś jeszcze innego i to trzecie podejście okazało się udane. Więc taki mój sposób na powiedzmy. Podźwignięcie się z jakiejś kryzysowej sytuacji jest taki, że zastanawiam się, co jest nie tak i to zmieniam. No i oczywiście pomaga też Mastermind, to znaczy grupa zaufanych osób, z którymi można przegadać różne swoje wątpliwości i pomysły. Landingi kompyta. Jakie narzędzia polecisz dla tych, którzy chcą samodzielnie ogarniać firmowy marketing? O, jest sporo tych narzędzi. Po kolei linki wszystkie będą w notatkach do tego odcinka mała wielka firma PLU Kośnik 353. Więc wymieniam. Do robienia stron internetowych na WordPressie samodzielnie polecam Divi, Mailer Lite do listy mailingowej, ConvertBox do pozyskiwania zapisów na newsletter. To jest takie narzędzie, które niedawno odkryłem i mi bardzo fajnie działa. Canva do robienia grafik, Deposit Photos jako bank zdjęć, zwłaszcza jeżeli możesz kupić pakiet w promocji na AppSumo, bo wtedy wychodzi śmiesznie tanio. Ekam Live, jeżeli masz Maca albo jeżeli nie, to StreamYard do robienia liveów, Camtasia do montażu wideo, Happy Scribe do robienia. Transkrypcji i napisów do wideo, do zarządzania zadaniami Nosby, do pracy biurowej Google Workspace. No i on się też przydaje do zdalnej współpracy, jeżeli chcesz z kimś działać na odległość. Jarek Brzeski, jaki jest Twój największy sukces i co uważasz za swoją największą porażkę? Pytam oczywiście o sferę zawodową. Jeżeli chodzi o sukces, to myślę, że stworzenie firmy, która działa praktycznie bez mnie i od kilkunastu lat przynosi zyski, dzięki którym możemy z rodziną wygodnie żyć. W kraju, które sobie wybraliśmy. A jeżeli chodzi o porażki, to ja wychodzę z założenia, że nie mam porażek. To znaczy, to nie znaczy, że nie robię błędów. <laughs> robię błędy, ale wyciągam z nich wnioski, więc traktuję każdy taki błąd jako lekcję, a nie jako porażkę. Są z tym związane pewne koszty i emocjonalne, i finansowe, i różne inne. No ale edukacja zawsze kosztuje. Więc właściwie ja nie, nie używam nigdy sformułowania, że poniosłem porażkę. Przechodzimy teraz do pytań związanych z podcastami. Monika pyta, jak to się stało, że zacząłeś nagrywać podcast? Stało się tak, że w 2008 roku ukazała się moja książka pod tytułem Mała Wielka Firma. Szukałem sposobu, jak ją promować, i Paweł Tkaczyk zaproponował, że można to robić za pomocą podcastu. I tak właśnie zaczęliśmy nagrywać na początku 2009 roku. Natalia Winiarz, Twoje początki nagrywania podcastu, w jaki sposób reagowali najbliżsi, a jak reagują teraz po latach? Ehm, no. To, że zacząłem nagrywać nie było dla nikogo jakimś szokiem, bo wcześniej pracowałem w radiu przez prawie 8 lat, więc generalnie nikogo nie obchodziło to, że tam zaczęliśmy spałem nagrywać jakiś podcast. Pewnie nikt z naszych najbliższych tego nie słuchał. Teraz w zasadzie też nie komentują, ewentualnie gratulują przy jakichś okazjach typu dziesięciolecie podcastu, czy kiedy zdobyłem tytuł podcastera roku, no to, to się zdarza. Natomiast taki przykład z życia wzięty jak traktują to najbliżsi? Było kiedyś tak, że Olga Buława, Miss Polski 2018, poleciła małą, wielką firmę na Instagramie. I ja się z tego bardzo ucieszyłem, udostępniłem oczywiście to, a moja żona powiedziała mi: Nie, ciesz się, to nie za urodę Cię poleca. Więc mogę śmiało powiedzieć, że rodzina mnie wspiera, a równocześnie pilnuje, żeby mi nie odbiło. No a poza tym akurat moja żona ma dużo większą społeczność niż ja, bo w jej grupie na Facebooku, w grupie Aktywne Czytanie Książki dla Dzieci jest 70 parę tysięcy. Osób, więc to jest bardzo duża społeczność. PositiveMind.pl Gdybyś miał zacząć dzisiaj nagrywanie podcastu, co byś zmienił? E, prawda jest taka, że ja y, właściwie zadaję sobie takie pytanie na bieżąco, i co jakiś czas coś zmieniam, bo Wyszedłem z założenia, że nie chcę być zakładnikiem moich obecnych słuchaczy, bo oni i tak z czasem odejdą. I to jest jakby wkalkulowane w taki podcast, jaki ja robię. To znaczy, jeżeli ja pomagam ludziom w podcaście rozwijać firmy, to w pewnym momencie oni wyrastają z tego podcastu, bo mają już na tyle. Wyższy poziom działalności, że potrzebują bardzo konkretnej wiedzy dopasowanej do swoich indywidualnych potrzeb, więc korzystają raczej z jakichś konsultacji, doradców, a rzadziej czerpią wiedzę z podcastów. Także to jest dla mnie zupełnie zrozumiałe. Wprowadzam zmiany w podcaście. Z taką świadomością, że część ludzi może ich nie zaakceptować. Ale dla mnie jest ważne, żebym ja dobrze się czuł z tym, co robię, bo inaczej, jeżeli ja się będę męczył we własnym podcaście, to słuchacze to wyczują i, i tak pójdą gdzie indziej, więc y, można powiedzieć, zaczynam ten podcast na nowo co jakiś czas, zastanawiając się, co w nim zmienić. Pozitivemind.pl, jak bardzo w przód myślisz o swoim podcaście, ale nie w ujęciu tematów kolejnych. Odcinków, ale w ogóle przyszłości i rozwoju podcastu i o tobie tworzącym podcasty rok, 5 lat 10. Zakładam, że będę nagrywał podcast, dopóki będzie mi to dawać satysfakcję. I w zasadzie tyle. To znaczy, jeżeli znudzi mnie to za rok, to przestanę za rok, a jeżeli za 5 lat, to za 5, a jeżeli za 10 lat ciągle będzie mnie to kręciło, no to nadal będę to robił po prostu. Bo po to też są te zmiany, właśnie, żebym się nie. Znudził. PositiveMind.pl. Puśćmy wozy fantazji. W jaką stronę mogą pójść podcasty? Sky is the limit. Myślę, że można to. Prognozować obserwując to, jak zmieniały się blogi i YouTube. To znaczy, podcasty z całą pewnością będą bardziej popularne niż są teraz, więcej ludzi będzie ich słuchać. Będzie też dużo więcej reklam w podcastach i dużo więcej podcastów komercyjnych, tworzonych albo bezpośrednio przez firmy, albo przez twórców w kooperacji z firmami. Pojawią się też, myślę, również w Polsce takie rzeczy, jakie już dzieją się w Stanach, czyli profesjonalne produkcje z dużymi budżetami, bardzo bogate, jeżeli chodzi o dźwięk. Promotor biznesu, dlaczego podcasty, chyba że coś przegapiłem. E, trzy powody podcasty nie wymagają wzroku, budują bliskie relacje i zatrzymują odbiorców na dłużej niż inne media, czyli tekst i wideo. Angielski Kompas skąd bierzesz pomysły na tematy odcinków i podobne pytanie od Adama, jak wymyślać i weryfikować tematy odcinków. Skąd biorę te pomysły? Z ankiet, które przeprowadzam, z maili, które dostaję, z mediów społecznościowych. A jak weryfikować te tematy? Nie ma innego sposobu, niż nagrywać i patrzeć, czego ludzie najchętniej słuchają, a później wyciągać wnioski. interiery.pl Jakie są Twoje ulubione podcasty? Czego słuchasz regularnie? Prawda jest taka, że teraz nie mam ulubionych podcastów, kiedyś miałem. Teraz słucham różnych, najczęściej tworzonych przez ludzi z kursu Podcast Pro, żeby się dowiedzieć, jakim to wychodzi, więc no, to są bardzo różnorodne podcasty. Nie zawsze w ogóle na takie tematy, które mnie gdzieś tam dotyczą czy interesują, więc często te podcasty zmieniam. Poza tym uważam, że kiedy się samemu regularnie nagrywa, to słuchanie ciągle innego podcastera. Nie jest zbyt dobre, dlatego że podświadomie możemy zacząć go naśladować, imitować. Lepiej szukać inspiracji w różnych podcastach i w różnych źródłach. No i jest jeszcze jeden czynnik. Tryb życia trochę mi się zmienił, od kiedy córka e, zmieniła szkołę. Teraz chodzi sama do szkoły. Wcześniej ja ją odstawiałem, no i w drodze powrotnej miałem zawsze czas na słuchanie. Teraz chodzi sama, więc e, no, nie mam tego tej pół godziny, kiedy wracam e, po odstawieniu jej do szkoły. Interiery.pl. Jak przygotować się do przeprowadzenia wywiadu? Czy jest jakiś sposób konstruowania pytań, aby były one ciekawe zarówno dla słuchaczy, jak i dla twojego gościa? Czy wysyłasz swoim gościom pytania przed nagraniem? E, tak, wysyłam gościom pytania przed nagraniem. Jeżeli Chodzi o przygotowanie, to u mnie wygląda to tak, że zastanawiam się, jaki problem mogą mieć moi, moi słuchacze, albo jaką potrzebę, i staram się wyciągnąć od gościa takie informacje, żeby one pomogły moim słuchaczom ten problem rozwiązać. Jeżeli to się uda i do tego wybrałem gościa, który, który umie mówić zrozumiale, konkretnie, ciekawie, wtedy wychodzi. Dobry odcinek. Hej, Aleksandra, czy książka o podcastach będzie zawierała materiał z kursu? Faktycznie planuję napisanie książki o podcastach, zabieram się za to. Nie będzie to powielenie z materiału kursu. Kurs Podcast Pro uczy krok po kroku całego procesu tworzenia podcastu i robi to bardzo szczegółowo. Książka ma być o tym. Jak stworzyć podcast, który będziesz nagrywać z przyjemnością i satysfakcją, a ludzie z przyjemnością i satysfakcją będą go słuchać. Więc to bardziej chodzi o nastawienie niż o sam proces. Taki mam w tej chwili pomysł na tę książkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie ostatecznie. Mateusz, jak to jest być podcasterem przez tyle lat? Podobne pytanie od Alberta. Dlaczego ci się nadal chce, drogi Marku, robić podcast dla nas, przedsiębiorców, słuchaczy? Jak my, zwykli ludzie, możemy sprawić, aby ci się nadal chciało przygotowywać kolejne odcinki, tak aby w ilości odcinków mała wielka firma przebiła klan? O, to ambitny plan. E, angielski Kompas, też podobne pytanie, dlatego je zgrupowałem. Jak znajdujesz motywację do robienia odcinków co tydzień? Między innymi o tym właśnie ma być książka, to znaczy, jak to zrobić, żeby się chciało. Mnie motywuje możliwość poznawania ciekawych ludzi, zarówno jeżeli chodzi o gości, jak i o słuchaczy i wywierania wpływu na biznesy moich słuchaczy. Poza tym czuję też, że nagrywając podcast wykorzystuję swoje mocne strony. Mówiłem o tym w odcinku 345, więc nie będę się powtarzał. Zapraszam na mała wielka firma.pl, ukośnik 345. BeCraft czy słuchanie swojego nagranego głosu jest nadal dziwne? No nie, już dawno nie. Choć rzeczywiście na początku było dla mnie dziwne i powodowało duży dyskomfort. Michał Krogulec, czy przy rosnącej popularności podcastów tradycyjne radio przetrwa? Moim zdaniem przetrwa. Choćby dlatego, że bardzo szybko przekazuje wiadomości. Zanim powstanie podcast, no podcasty można nadawać na żywo, ale to jest bardzo rzadkie. Radio przekazuje wiadomości na żywo, więc, więc jest dużo szybsze. Poza tym. Radio nie wymaga właściwie żadnego zaangażowania po stronie odbiorcy. Wsiadasz do samochodu, włączasz on w radiu i gra. I nie musisz nic z tym robić, nie musisz świadomie wybierać podcastu czy konkretnego odcinka, tylko po prostu włączasz sobie jakieś brzęczenie w tle. A czasem tam jeszcze można posłuchać reklam suplementów albo wiadomości. Michał, kiedy ponownie usłyszymy znany i lubiany duet Mark Jankowski i Paweł Tkaczyk? Nie wiem, to znaczy prawda jest taka, że nam się z Pawłem nagrywa najlepiej wtedy, kiedy jesteśmy w jednym pokoju, a nie zdalnie, a teraz to spotkanie się w jednym pokoju jest bardzo trudne, no bo Paweł jest w Polsce, a ja w Wielkiej Brytanii. Poza tym ja w ogóle odszedłem od stycznia od nagrywania rozmów z gośćmi, postanowiłem trochę właśnie zmienić formułę, więc, więc nie wiem. Natalia, jakie zabawne sytuacje cię spotkały podczas nagrywania podcastu z gośćmi lub w trakcie przygotowań? Najweselej było na nagraniach z Pawłem, właśnie dlatego, że no, znamy się i lubimy ze sobą rozmawiać, i różne czasami sytuacje przychodzą takie, kiedy pojawia się głupawka. Wrzucę na blogu wideo z kulisami jednego z takich odcinków, więc zapraszam do notatek do tego odcinka, czyli mała wielka firma PL Kośnik 353. Tam będzie wideo właśnie od kuchni z nagrywania jednego odcinka, właściwie z tego, co się działo przed nagraniem. Przypomina mi się jeszcze taka sytuacja, kiedy nagrywaliśmy podcast w Radiu Wrocław. Był taki czas dawno, dawno temu, w 2009 roku. I była taka sytuacja, że tam odnosiliśmy się do jakichś bieżących wydarzeń, jakichś newsów, które wtedy miały miejsce. Pamiętam, że w tych newsach pojawiło się jakieś nazwisko, które strasznie mnie rozśmieszyło. I rozśmieszyło mnie do tego stopnia, że nie byłem w stanie dokończyć zdania. Po prostu zadławiłem się ze śmiechu i spadłem przed, pod stół, i realizator musiał łączyć muzykę. Więc to była absolutnie najbardziej śmieszna dla mnie sytuacja, chociaż pewnie nikt inny nie wiedział, o co mi chodzi i z czego ja się tak śmieję. Piotr, z kim chciałbyś porozmawiać na antenie podcastu? Jedna osoba współcześnie żyjąca, a druga historyczna. Podobne pytanie od Natalii, Twoje marzenie, z kim chciałbyś nagrać odcinek podcastu? Jeżeli chodzi o osoby żyjące, no to jeżeli z kimś chcę porozmawiać, to mu to proponuję i właściwie nie przypominam sobie, żeby ktoś odmówił. E, przy czym. Ja też nie uważam, że bardzo znane osoby, na przykład Gary Vaynerchuk, są świetnymi gośćmi w podcaście, dlatego że takie bardzo znane osoby są też często zapraszane w różne miejsca i zdarza się, że w wielu miejscach powtarzają to samo, więc dla mnie to już nie jest ciekawe, to nie jest coś takiego, co by mnie kręciło. Z osób historycznych to kompletnie się nad tym nie zastanawiam. Nie, nie mam czegoś, to znaczy nie, nie lubię gdybać, i zastanawiać się nad rzeczami, które są nierealne. Ale gdybym musiał wybrać, to pewnie Steve Jobs, bo jego nazwisko pewnie najczęściej pojawiało się w małej wielkiej firmie spośród wszystkich osób, których nie ma już wśród nas. Paweł, Marku, czy jesteś człowiekiem czy robotem? Publikujesz tak dużo, że mam pewne wątpliwości. A z prawdziwych pytań to, ile osób pomaga ci w tworzeniu małej wielkiej firmy i jakie zadania w związku z tym delegujesz? Po pierwsze, jestem człowiekiem, a chociaż lubię sobie automatyzować różne rzeczy, więc coś tutaj z tym robotem mam wspólnego. Jeżeli chodzi o osoby, które mi pomagają, to w ogóle dzięki za to pytanie, bo, bo bardzo się cieszę, że mogę o nich powiedzieć. To jest tak. Kasia Laskowska, czyli moja asystentka, która tworzy większość treści związanych z małą, wielką firmą, poza audio i wideo, które ja nagrywam, więc wszelkie opisy i tak dalej, wersje tekstowe, maile i tego typu rzeczy. Kasia też dba o publikacje. Odcinków i postów w social mediach, ogarnia różne sprawy techniczne, organizacyjne, więc naprawdę no, wykonuje bardzo, bardzo dużo rzeczy takich od zaplecza, których może nie widać, ale które są mega ważne. A takie, które widać też, też robi. Grzegorz Bieniecki. Grzegorz montuje podcast w wersji audio i wideo, i Tomasz Dziuda. Tomek stworzył stronę internetową małej i wielkiej firmy i na bieżąco dogląda tej strony. Wprowadza tam różne usprawnienia, aktualizacje, integracje. Także wszystkim tym osobom, Kasi, Grzegorzowi, Tomaszowi, przy okazji bardzo, bardzo dziękuję. No i przechodzimy teraz do trzeciej części, czyli pytania o kwestie prywatne. Pierwsze pytanie, które pojawiło się dwa razy, Michał i Monika zapytali: ile masz lat? No tak jak już pojawiło się w kalendarium 45, czyli rocznik 76. Podobnie jak Iwan Komarenko i posłanka Joanna Mucha. Kuba bez kodu pyta: jaka była twoja pierwsza etatowa praca? Pierwsza etatowa praca to było radio RMF i tam zacząłem pracować na etacie w 1999 roku, czyli 22 lata temu już, o! Wcześniej pracowałem też w zasadzie w pełnym wymiarze godzin, ale to była umowa zlecenia i to było Radio Klakson we Wrocławiu, także pierwsza taka pełnowymiarowa praca to Radio Klakson, a etat formalnie no to, to Radio RMF. Lena, czemu nie pracujesz już w radiu? Znudziło mi się, mówiąc najkrócej. Robiłem to przez prawie 8 lat i stwierdziłem, że już się tam niczego właściwie za wiele nie nauczę, że już się tam przestałem rozwijać, a poza tym bardzo chciałem robić coś swojego, a nie tylko wykonywać polecenia. Kołem się toczy. Jak zdrówko? W sumie nie mam więcej pytań, ale bardzo dziękuję za wszystkie odcinki. Masa wiedzy. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o zdrówko, jest OK, nie narzekam. Asa Schody, dlaczego wyjechałeś z rodziną z Polski? Chcieliśmy spróbować, jak się mieszka w innym kraju, e, zwłaszcza ja i żona, no bo córka wtedy miała 7 lat, więc jakby powiedzmy nie, nie miała jeszcze jakichś szczególnych preferencji. E, wyszliśmy z założenia, że Polska jako, czy my jako Polacy, członkowie Unii Europejskiej, mamy swobodę osiedlania się w innych krajach Unii, więc czemu nie skorzystać? Zwłaszcza, że mamy taką pracę, którą można wykonywać z każdego miejsca. Ta nasza decyzja zapadła jeszcze zanim pojawił się w ogóle pomysł referendum w sprawie Brexitu. No i Wielka Brytania ma kilka atutów. Język jest tutaj taki, jaki znamy, jest odpowiedni dla, ma, dla nas klimat, znaczy nie ma upału, nie ma mrozu, jest dużo lotów między Polską a Wielką Brytanią, teraz może mniej, ale generalnie są. Brytyjczycy są bardziej tacy otwarci i wyluzowani niż Polacy generalnie, jeżeli mówimy oczywiście o jakiejś średniej, Statystycznej, no i jest też zupełnie inne podejście państwa do ludzi. Mam wrażenie, że tutaj to państwo jakoś tak bardziej troszczy się o obywateli, a w Polsce to wygląda trochę inaczej w różnych dziedzinach. Poza tym, ten czas, kiedy podejmowaliśmy decyzję, był też dobry z tego względu, że córka miała akurat pójść do szkoły, więc i tak dużo by się dla niej zmieniło, więc, więc tak, tak to było. Piotr pyta, ja chciałbym bardziej rodzinnie zapytać, jeśli mogę, jak rodzina zniosła przeprowadzkę do UK, a w szczególności córka. Jak przeszła, przeszliście adaptację w nowej innej rzeczywistości z natywnym językiem angielskim? Pozdrawiam, pozdrawiam. Również Piotrze, córka miała 7 lat, kiedy się przenosiliśmy, i przez pierwszych kilka tygodni w szkole było jej naprawdę ciężko, było nerwowo, dlatego że mimo, że wcześniej uczyła się angielskiego w Polsce. To kompletnie nie rozumiała, co do niej mówią. To jest jednak zupełnie inny język. I sama później doszła do wniosku, że uczenie się angielskiego w Polsce od polskiego nauczyciela nie ma większego sensu, kiedy się um, próbuje tego języka używać za granicą. Um, ale mimo, że było nerwowo i mimo, że, mimo, że nie rozumiała, to mówiła, że no, chce do tej szkoły chodzić. Widać było, że była taka zdeterminowana i mniej więcej po dwóch miesiącach, Czyli całkiem szybko, chyba. Dostała pochwałę nawet od dyrektora, że szybko robi postępy w angielskim. A po dwóch latach w szkole jako jedno z dwóch czy trzech dzieci w klasie została wybrana do takiego programu dla najlepszych uczniów organizowanego przez Uniwersytet w Sheffield. No i chodziła na takie specjalne dodatkowe zajęcia. Teraz mówi po angielsku lepiej niż po polsku. Odnajduje się tu świetnie, ma i kolegów z gimnazjum, w którym teraz jest, i utrzymuje ciągle kontakty z koleżankami z podstawówki, i ma kolegów tutaj, i koleżanki na osiedlu. Także no, jest, jest zaaklimatyzowana w pełni. Jeżeli chodzi o moją żonę Anię, to jej bardzo brakowało i ciągle brakuje rodziny i przyjaciół, i był taki czas, że bardzo chciała wracać do Polski, um, ale z czasem poczuła się tutaj pewniej, i teraz sama mówi, że gdybyśmy mieli się kiedyś gdzieś przenosić, to pewnie do innego kraju niż Polska. A ta taka chęć bardzo mocna powrotu do Polski wynikała między innymi z tego, że kiedy już mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii, to Ania stworzyła swój drugi blog. Wcześniej miała blog um, tylko dla mam, a mieszkając już w Wielkiej Brytanii stworzyła drugi blog, aktywne czytanie i na tym blogu chciała recenzować książki dla dzieci. Był z tym spory problem, bo okazało się, że część wydawnictw nie chce wysyłać przesyłek za granicę i wydawało się to faktycznie problemem nie do przeskoczenia. I bardzo, bardzo to Anie dołowało, no ale blok się rozkręcił, i teraz wszyscy wydawcy bez problemu jej te książki do Wielkiej Brytanii wysyłają. Nawet mimo tej całej dodatkowej biurokracji związanej z Brexitem. Jeżeli chodzi o mnie, to. Ja na początku też czułem się tutaj dziwnie, bo wielu rzeczy trzeba się było nauczyć właściwie od zera. Na przykład, co zrobić, żeby wywozili nasze śmieci, albo w jakiej firmie kupić internet i wiele, wiele takich drobnych rzeczy. Teraz oczywiście ciągle brakuje mi rodziny i znajomych. Nie można na przykład podrzucić dziecka do babci, żeby sobie gdzieś wyskoczyć na weekend. Trzeba ściągać babcie z Polski, co jest czasami trudne, ale nie planuję powrotu, bo tu mi się podoba. Natomiast co do języka, to... To jest też dość istotne, że my mieszkamy w Sheffield, czyli generalnie w północnej Anglii, i na północy mówi się zupełnie innym angielskim niż ten, który słychać w BBC. Więc kiedy oglądamy BBC, to wszystko rozumiemy właściwie, a tutaj jest czasami ciężko, zwłaszcza kiedy rozmawia, rozmawia się z kimś, kto ma taki bardzo silny lokalny akcent. Natomiast Anglicy są przyzwyczajeni do obcokrajowców i nie mają problemu z tym, że ktoś ich prosi o powtórzenie czy wyjaśnienie tego, o co im chodzi. Joanna, czy Brexit wpłynął jakoś na Twoją pracę lub życie? W zasadzie nie, no może tylko jest trochę ograniczenie z tymi paczkami, one po prostu dłużej idą, przy czym to bardziej do, do Ani, do mojej żony niż do mnie, bo ja tak wielu paczek nie dostaję, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że teraz jest COVID, więc może być tak, że pewne problemy wyjdą z czasem, bo teraz no, nie wiemy, czy one wynikają bardziej z Brexitu, czy bardziej właśnie z COVIDu. Polka na Malcie, jak mieszka ci się w UK, czy deszczowa aura ci odpowiada, czy może jednak myślisz czasem o tym, żeby zamieszkać w bardziej słonecznym miejscu? Tutaj naprawdę wcale tak bardzo nie pada. To znaczy, pada no, trochę częściej niż w Polsce, ale to jest, to jest bardzo często przelotny deszcz, który jest i mija. I generalnie pogoda w, w, tutaj w Sheffield jest dla mnie idealna, dlatego że e, nie jest za gorąco, nie jest za zimno. E, zimą, jeżeli temperatura spada tam do minus 1, 2 stopni, 3, no to to jest e, najzimniej e, w, w ciągu roku. A latem z kolei nie ma upałów, jest takie 20-parę stopni, to jest fantastyczna dla mnie temperatura. Ja nie lubię upałów, byłem na Malcie też kilka razy, ale byłem tam w maju, bo to jest moim zdaniem dobry czas, żeby jechać w takie ciepłe miejsca. Poza tym ja też kiedyś miałem problemy ze skórą i dermatolog zalecił mi unikanie bezpośredniego słońca, więc tym bardziej jakoś nie jestem napalony na jakieś bardzo, bardzo ciepłe i słoneczne kraje. Matka sukcesu pyta: Henderson's Relish czy Worcester Sauce? E, żadnego jeszcze nie próbowałem, jakoś, e, nie, no nie wiem, nie, nie złożyło się. Migrantka. Jak żyje ci się w Anglii? Masz dobrze prosperujący biznes na polskim rynku? Czy myślisz o powrocie? Podobne pytanie od Aleksandry. Czy zamierzasz zostać za granicą? Pytam jako osoba również nie mieszkająca w Polsce. Na pewno nie mieszkanie w Polsce ma jeden duży minus, czyli brak przyjaciół, z którymi utrzymywaliśmy kontakty przez lata. Brak rodziny na miejscu, o tym już wspomniałem. A ponieważ pracujemy z domu, no to nie jest tak łatwo coś z tym zrobić, bo nie mamy za bardzo okazji spotkania czy spotykania jakichś ludzi codziennie, żeby zawrzeć jakieś takie znajomości. Ale pomijając. Tę jedną rzecz właściwie widzę same plusy, to znaczy, jest lepszy klimat, jest naprawdę świetna edukacja tutaj w Wielkiej Brytanii to w normalnych szkołach publicznych. Są oczywiście lepsze i gorsze, no ale bardzo łatwo można wybrać te lepsze, bo to, jest, to są publiczne wiadomości, jak te szkoły sobie radzą. Żyje się też spokojniej. Jeszcze jedna rzecz: czyste powietrze. Nasza córka w Polsce non-stop miała alergię, potrzebowała jakichś inhalacji, często chorowała. A tutaj mieszkamy od pięciu lat i od przeprowadzki. Miała może średnio raz w roku przeziębienie i to tyle. Więc e, czy myślę o powrocie? Na ten moment nie. Piotr pyta, jaką kawę pijesz i gdzie możemy wysłać nasz produkt z blackbearcoffee.pl? E, najczęściej piję lawatce krema Aroma w ziarnach eks z ekspresu. Natomiast jeżeli chodzi o wysyłki, to bardzo dziękuję za propozycję, ale to jest teraz skomplikowany temat. E, nie chcę narażać was ani na biurokrację, ani na koszty, ale dziękuję naprawdę. E, randka w pudełku. Często chodzicie na randki? Jak dbacie o relacje? My z żoną pracujemy pod jednym dachem i spędzamy razem. W w jednym pomieszczeniu właściwie 24 godziny na dobę, więc wspólne wyjście to nie jest jakaś szalona może atrakcja, ale wychodzimy i właściwie my mamy albo mikrorandki, albo takie megarantki. To znaczy mikrorandki to są takie spacery, na park, spacery do parku, które zwłaszcza teraz w lockdownie uprawiamy bardzo często, kilka razy w tygodniu, a jeżeli chodzi o megarandki, to zdarza nam się wyjeżdżać tylko we dwójkę na kilka dni razem, Wtedy, na przykład, kiedy jesteśmy w Polsce i córka może zostać z babcią, albo wtedy, kiedy my tutaj ściągamy babcię i możemy wyskoczyć. No i byliśmy na takiej mega randce w Gdyni w 2020 roku i to był daleki wyjazd, biorąc pod uwagę, że mieszkamy w UK, a rok wcześniej byliśmy w Barcelonie. Więc tak wyglądają nasze randki. Klaudia, czy byłeś już w Dublinie? Miałeś szansę pozwiedzać Zieloną Wyspę? Pozdrawiam po sąsiedzku. Pozdrawiam również. Jeszcze nie miałem okazji. Zwykle latamy do Polski albo w jakieś inne miejsca w Europie. Może w te wakacje, jeżeli nie będzie można latać nigdzie dalej, to może trafimy do Irlandii. The Basement. Co lubisz robić w chwilach, kiedy nie pracujesz nad podcastem lub biznesem? Jakieś pasje, zainteresowania? I podobne pytanie od BeCraft. Jakie masz hobby lub sposób na relaks? Po pierwsze. Planszówki. To jest coś, co, w co lubimy grać całą rodziną. No i gramy na przykład w Rumikuba, w Azul, wsiąść do pociągu, Katan. Poza tym lubię słuchać audiobooków i to nie tylko biznesowych, ale też kryminałów na przykład w audiotece. I lubimy też bardzo wycieczki w góry. Teraz to jest dosyć trudne, no ale kiedy normalnie można, to mamy tutaj. Pod nosem Park Narodowy Peak District, bardzo ładny. To są takie, takie wzgórza, górki niewielkie, bardzo przyjemne, fajnie się tam chodzi. Poza tym, kiedy jedziemy gdzieś na wakacje, no to, to często właśnie w góry byliśmy w Alpach, byliśmy w Tatrach i po polskiej i po słowackiej stronie. Interiery PL, czy jest jakaś książka, która w znaczący sposób wpłynęła na Twoją pracę lub życie osobiste? Kiedy miałem, ja wiem, z 15 lat, to czytałem książkę Myśl i bogać się Napoleona Hilla. I to była taka książka, która wkładać ci do głowy, że wszystko jest możliwe, jeżeli się przyłożysz. Pewnie dzisiaj nie mógłbym na nią patrzeć, ale dla mnie jako nastolatka to była ona bardzo fajna. Poza tym książka Dale'a Carnegie'ego, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, klasyka. Książka o relacjach z innymi też polecam. I też ją czytałem jakoś w podobnym czasie, czyli gdzieś tam, jak miałem kilkanaście lat. A z takich książek, które czytałem w miarę niedawno, w ostatnich latach, no to książka Miłosza Brzezińskiego, Wy Wszyscy, Moi Ja, która mówi generalnie o tym, że człowiek nie jest cyborgiem i że warto być dla siebie dobrym. Kasia Rozbicka, dietetyk. Czasem żałujemy, że coś zrobiliśmy, ale czy żałujesz, że czegoś nie zrobiłeś? Jakaś decyzja, niepodjęte ryzyko? Hm. Chyba nie. To znaczy, jeżeli było coś takiego, to, to chyba to wyparłem. E, może być też tak, że racjonalizuję sobie, że jeżeli podjąłem jakąś decyzję na nie, no to ona była lepsza w tamtym momencie, a też nie da się sprawdzić, jaki byłby alternatywny scenariusz. Więc raczej nie żałuję. To tak jak mówiłem wcześniej o tych porażkach. Raczej nie, nie zamartwiam się tym, co było, bo wychodzę z założenia, że nie można tego zmienić. Co teraz? Pyta. Praca przedsiębiorcy wiąże się z dużym stresem i wieloma wyzwaniami. Jak dbasz o swoją odporność psychiczną? Po pierwsze. Firma jakoś bardzo mnie nie stresuje, dlatego że mam stabilne przychody, które mi wystarczają, mam spore oszczędności, więc w zasadzie dzięki temu mogę robić to, co lubię, a całkiem niewiele rzeczy muszę robić. Poza tym ja też mam tak, że generalnie rzadko się wkurzam, a jeżeli już mi się zdarzy, to zwykle szybko zapominam o temacie. Co jeszcze? Myślę, że jestem dla siebie dobry. Znaczy, kładę się spać, zwykle przed 23 jem dobre rzeczy, zdrowe rzeczy, smaczne, dobrej jakości. Chodzę na spacery, codziennie rano ćwiczę, nie palę papierosów, nigdy nie paliłem. Alkohol piję rzadko i w małych ilościach, bo też z wiekiem widzę, że coraz bardziej szkodzi. Mam też świadomość, swoich mocnych i słabych stron. I też wiem, że nie wszyscy muszą kochać to, co ja robię. Jestem z tym pogodzony. Skupiam się na tym, co mi wychodzi i na ludziach, którzy to doceniają. Dziękuję Wam bardzo za te wszystkie pytania. Najdłużej chyba zastanawiałem się nad odpowiedzią na to ostatnie pytanie o odporność psychiczną, więc pomyślałem, że w tym odcinku wspomnę też o książce, która dotyczy trochę podobnego tematu. Ta książka to cyfrowy minimalizm, jak zachować skupienie w hałaśliwym świecie. Autorem jest Cal Newport. I ta książka jest dla mnie takim kolejnym impulsem do tego, żeby zrobić eksperyment na sobie i spróbować na jakiś czas wylogować się z mediów społecznościowych. Problem polega na tym, że w pandemii te cyfrowe kontakty to są często jedyne, na jakie możemy sobie pozwolić, ale no, może, może po pandemii. Autor, czyli K. Newport, podchodzi do tego tematu cyfrowego minimalizmu dosyć rozsądnie, nie jakoś bardzo radykalnie. To znaczy, mówi, korzystaj z tego, kiedy potrzebujesz, ale z głową, wybieraj konkretne rzeczy, które ci służą i ciesz się z tego, że cała reszta nie musi cię obchodzić. Pojawia się w tej książce sporo takich ciekawych zdań dających do myślenia, na przykład sprawdzanie lajków uzależnia jak palenie. Ale też autor zwraca uwagę, że robią to bez problemu nawet dzieci, to znaczy sprawdzają lajki, korzystają z mediów społecznościowych. Budujemy różne płytkie relacje z ludźmi z internetu, ale odbywa się to kosztem dużo głębszych, ważniejszych relacji w realnym życiu. Cyfrowe media też robią coś takiego, o czym może nie myślimy na co dzień, czyli pozbawiają nas samotności. Prawie w ogóle nie spędzamy teraz czasu sam na sam z własnymi myślami, tylko przez większość czasu wchłaniamy to, co Przekazują inni. I sposobem na to, żeby wyzwolić się z tych nie tylko mediów społecznościowych, ale z całej tej cyfrowej rzeczywistości, która nas otacza, jest taki cyfrowy odwyk, który proponuje Cal Newport. Ten cyfrowy odwyk składa się z trzech kroków. Po pierwsze, ustalasz reguły, czyli zastanawiasz się, co z tych cyfrowych rzeczy jest ci naprawdę niezbędne, na przykład do pracy albo do komunikacji z bliskimi, którzy mieszkają daleko. Drugi krok jest taki, że przez 30 dni nie używasz żadnych innych mediów cyfrowych niż te, które dopuściłeś jako niezbędne. Ważne jest to, że trzeba te rzeczy, których się pozbywasz, zastąpić czymś, co będzie cię głęboko angażować. No i trzeci krok: selektywnie możesz wprowadzać. Pewne elementy, które wcześniej wykluczyłeś, ale które po tym 30-dniowym poście uznajesz, że naprawdę za naprawdę wartościowe i uznajesz, że będą służyć Twoim celom. Ta książka ukazała się po polsku ponad rok temu. Jeżeli próbowałeś takiego detoksu cyfrowego, to bardzo proszę, daj mi znać w komentarzu na firma.pl ukośnik 353, jak ci poszło, czy się udało, czy się nie udało, jakie były Twoje doświadczenia, bo. Tak jak powiedziałam, ja też się nad tym zastanawiam i bardzo jestem ciekawy, jak to wyglądało u nas. Przypominam jeszcze raz tytuł i autora: Cal Newport: Cyfrowy minimalizm Jak zachować skupienie w hałaśliwym świecie. Link do polecanej książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na małowielkiej firma.pl ukośnik 353. A teraz Bio Tygodnia, czyli internetowa wizytówka, którą zauważyłem niedawno na Instagramie. Dzisiaj mieszkamy na Zanzibarze, a jutro się zobaczy. Hashtag Digital Nomads, hashtag Slow Life, hashtag Slow Travel. Nasz interaktywny e-book, Slow Talks, 100 kart do rozmowy. I to jest Bio. Small Travelers, czyli Joanny i Tomka. Dlaczego to bio tak bardzo mi się spodobało? Zdanie: Dzisiaj mieszkamy na Zanzibarze, a jutro się zobaczy to jest genialne zdanie z mojego punktu widzenia. No bo Zanzibar to jest taka nazwa, która od razu kojarzy się z egzotyką, z podróżami. Nawet jeżeli nie masz pojęcia, gdzie to miejsce konkretnie się znajduje, to wiesz, że ono jest egzotyczne. Poza tym, dzisiaj mieszkamy tu, a jutro się zobaczy. No to jest cała filozofia cyfrowych nomadów streszczona w kilku słowach i też te słowa jutro się zobaczy one od razu pokazują, że to jest takie luźne podejście, nie ma tam żadnego spinania się. Każdy element tego zdania i tego bio jest spójny z pozostałymi, wszystko do siebie pasuje, a poza tym sam profil jest bardzo ciekawy, więc warto go zbadać i dlatego moim zdaniem slow Travelers Small Travelers, przepraszam, zasługują na tytuł bio tygodnia. A jeżeli chcesz yy, mieć dostęp do większej ilości treści z Małej Wielkiej Firmy, do takich materiałów, które są dołączane do różnych odcinków, to zapraszam do Klubu Małej Wielkiej Firmy. Tam znajdziesz je wszystkie w jednym miejscu. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl ukośnik klub. To wszystko ode mnie w tym odcinku. Dzięki za wysłuchanie do końca. Na razie.